piątkowy odcinek Pączka. Zaczynamy! Wczoraj mówiłem o tym, że już się zrobiło gorąco, są upały, po prostu słoneczny Armagedon. Gdy sobie tak wędruję ulicami mojego wspaniałego miasta, Radomia, tymi pięknymi ulicami i widzę otaczających mnie ludzi, którzy w tym upalnym szale po prostu rozbierają się do granic przyzwoitości, ogarnia mnie zadziwienie, jak moda poszła, w jakim kierunku i co się teraz nosi. I możecie powiedzieć, że jestem staroświecki, ale te sukienki ostatnio mi się rzuciły w oczy najbardziej. Możecie je poznać po takich pastelowych kolorach. Ona tu jest normalnie i ona trochę się rozszerza na dole. To jest w takim miejscu się kończy, że po prostu jak pierwszy raz to zobaczyłem, to miałem mrugawkę. Dziewczyno, jak to jest możliwe, że ty to nosisz? Jak ty masz ciało skonstruowane? I nawet zrobiłem wykres taki wektorowy. Prawda, ja nie jestem plastykiem, ale postarałem się. Tak to wygląda, proszę państwa. Tu jest ta dziewczyna, tu są kolana, tu są kolana, proszę zwrócić na to uwagę, gdzie są kolana. I to jest tutaj, no w niewyobrażalnym miejscu ta sukienka się kończy. Patrzysz na to i nie wierzysz i mówisz, jak to jest możliwe, jak ona jest skonstruowana, czy fizjonomia na to pozwala, czy to są jakieś cuda. I zrobiłem drugi rysunek, który zaraz państwu pokażę, a tak się prezentuje bez sukienki. Czyli tu są kolana, a tu jest, prawda, I ja myślę, że to tak wygląda tam. Tu jest krok po prostu. Ona ma praktycznie pod szyją praktycznie krok. Inaczej to byłoby niemożliwe, żeby sukienka była dotąd i żeby się tam nic nie działo. A tam się nic nie dzieje, ona idzie normalnie. Ewolucja poszła dalej, tak? Sukienki coraz krótsze, więc tutaj też musiało się coś zadziać, prawda? W fizjonomii. Mam nadzieję, że państwo doceniacie mój kunszt artystyczny i to, w jaki sposób to przygotowałem. Ale myślę, że wiecie, o co chodzi, tak? I następnym razem, mój drogi widzu, jak będziesz na ulicy, to zwróć proszę na to uwagę, bo to jest niemożliwe, żeby to tam wszystko dobrze było. Właśnie zjadłeś pączka. Łapka w górę dla Top Model. Nie krępuj się. To nie jest wstyd, że ci się takie rzeczy podobają. Świat poszedł naprzód, wszystko się zmienia.